Witam serdecznie. Chciałbym Wam pokazać działanie systemu IDS-LDS w skrzydle modelu Respect. Po kilku dniach walki z tym systemem udało mi się go w końcu ulokować w skrzydłach. Efekt jest więcej niż zadowalający. Zero luzu na lotce, zero luzu na klapie. Szczegółów może nie widać za bardzo, aczkolwiek widać samą ramkę, popychacz. I w lotce jest wklejona płetwa, a działa to mniej więcej tak. Precyzja jest bardzo wysoka. Zero luzów. Oczywiście wszystko jest do ustawienia z poziomu aparatury. Tutaj zrobione jest to wszystko na sztywno, nie ma możliwości regulacji, ale chyba będzie ok. Zaraz przerzucę na klapę. I teraz działanie klapy. Oczywiście nie uzyskuje ona na daną chwilę 90 stopni, ale wszystko dopiero trzeba na endpointach w aparaturze ustawić. Zero luzu. Naprawdę znakomite to jest. Oczywiście kłopot jakiś tam z montażem jest, ale wydaje mi się, że warto się poświęcić troszkę czasu, chęci, bo efekt jest naprawdę dobry. Miejmy nadzieję, że nie będą występować luzy po sezonie, tak jak dzieje się to na przykład w Toksiku, gdzie na dźwigniach wychodzą powoli luzy serwa. Sumarycznie daje to dość spory luz na końcówce lotki, klapy. Tutaj nie powinno być tego efektu, jak zapewniają koledzy. Zobaczymy. Na daną chwilę tyle. Dzięki.